Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz portal branżowy CIRE zapraszają na 3 minuty o ciepłownictwie. Rozmawiamy o transformacji polskiego sektora ciepłowniczego, bardzo ważnej części polskiej gospodarki. Porozmawiajmy o odbiorcach ciepła. Coraz większa świadomość dotycząca efektywności energetycznej i coraz większa wrażliwość na ochronę środowiska. To będzie wyzwanie dla polskiego sektora ciepłowniczego? Myślę, że tak. Nasi odbiorcy mają coraz większą świadomość tego, że trzeba oszczędzać energię cieplną, jak również świadomość w zakresie ochrony środowiska. I funkcjonowanie ciepłownictwa będzie w bardzo dużej mierze zależało przede wszystkim od oceny właściwego zapotrzebowania na ciepło. To jest kluczowe. Nasi odbiorcy już dzisiaj zdają sobie sprawę z tego, że można oszczędzać energię cieplną, jak również zdają sobie sprawę z tego, że mogą ograniczać moc zamówioną, oczywiście do odpowiedniego poziomu. Natomiast w sytuacji, w której nasi odbiorcy będą coraz bardziej ograniczać megawaty zamówione, jak również oszczędzać ciepło, my musimy dostosować, zmodernizować nasze źródła w taki sposób, żeby dostarczały tyle ciepła, ile potrzeba naszym odbiorcom. Polskie ciepłownictwo i OZE. Czy my zmierzamy w takim kierunku, gdzie OZE będzie stałym i kluczowym elementem systemów ciepłowniczych? To zależy w jakich systemach. W dużych systemach ciepłowniczych, w których mamy bardzo duże zapotrzebowanie na ciepło, tak jak na przykład Ponorbasa Śląsko-Dąbrowska, gdzie mamy ponad 2000 MW mocy zamówionej. Tutaj bardzo trudno będzie w najbliższym czasie wytworzyć energię cieplną ze źródeł OZE w 100%. Na dzisiaj nie ma takiej technologii. Dla takich systemów wieloskalowych, myślę, że najlepszą opcją będzie budowa źródeł kogeneracyjnych gazowych, ale wysoko skojarzonych, czyli takich, których zapotrzebowanie na ciepło będzie bardzo dobrze doszacowane i energia produkowana z gazu będzie produkowana tylko i wyłącznie w pełnym skojarzeniu, tak żeby nie generować dodatkowej energii elektrycznej w kondensacji, której na dzisiaj w naszym przekonaniu w systemie elektroenergetycznym nie potrzeba. W takim razie, skoro wiemy, że OZE nie zawsze i nie wszędzie na końcu tej transformacji, którą przechodzi w tej chwili polskie ciepłownictwo, jaki model wydaje się najbardziej optymalny? Dla dużych źródeł, w których mamy duże zapotrzebowanie na ciepło, takim optymalnym modelem byłyby źródła gazowe wysoko skojarzone, czyli takie, w których zapotrzebowanie na ciepło wynika produkcja energii elektrycznej. Nie produkujemy dodatkowej energii elektrycznej w kondensacji, produkujemy tyle ciepła, ile potrzeba dla odbiorców, tak? W sytuacji mniejszych systemów ciepłowniczych, małych ciepłowni lokalnych, można tutaj rozważyć więcej opcji. Mamy do dyspozycji kotły elektrodowe, mamy silniki gazowe mniejszej mocy, jak również możliwość wykorzystania lokalnej biomasy. Polskie ciepłownictwo stoi przed bardzo dużymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną i dekarbonizacją sektora. Natomiast niezmiernie ważne jest, żeby dostawy ciepła w przyszłości odbywały się po akceptowalnych społecznie cenach.